Tu mam wygranego z poprzedniego filmu, a jest nim Trippy Life. Dzisiaj na tej stronie 1000 zł przymiał, łączna wpłata około 150 zł. Bardzo fajnie, gratulacje. Czy masz subskrypcję publiczną? Masz 6 komentarzy na kanale. No i udało ci się zgarnąć skinka, więc od razu wysyłamy. Tylko czekajcie, bo tu muszę dać końcówkę, bo gość samą dał. Tutaj i musimy tu zmienić tą końcówkę. Nie Majrosowi, tylko panu temu, jak on się nazywa? Pan Karigoda. Gratulacje, Tech9 Izak wpada dla ciebie, napiszmy. Gratuluję wygranej usznyceliniu na odcinku Case Hook. No i oczywiście na szybkości akceptujemy to, żeby nie było. A jeśli chcesz wygrać tego kałaszka za 50 zł, dostaw łapeczkę do góry, subskrypcję z dzwoneczkiem w tym miejscu. Użyj kodziku usznycel na GeForce Kinsie i w komentarzu napisz, w jakim sklepie najczęściej się ubierasz. No i co? Oferta wysłana, czeka na ciebie, a my przechodzimy do filmu. Zium! Dziś testujemy kolejne bestsellery, mianowicie te tańsze, żeby każdy z was mógł potestować sobie i naprawdę zarobić kupę siana, więc naprawdę polecam. 40 zł z kodem wszyscy macie szansę wygrać te hatchmazy oraz oczywiście dwa moje konkursy, link w opisie, zapraszam. Im więcej osób, im szybciej tutaj oczywiście wbijecie, tym szybciej wylosuję, więc naprawdę was zachęcam do wbijania do moich konkursików. Linki w opisie i niedługo będzie oczywiście kolejny, więc mam nadzieję, że jak najszybciej ten skończymy. No i zacznijmy od skrzyżki DAS 2. Wydajmy na nią 1200 zł. Albo 3000, może szybko pójdzie, zobaczmy. Lecimy, wydajemy 3000 równo i zobaczymy ile zarobimy. Pierwszy rzut do tyłu, drugi rzut daje nam naprawdę zarobić sobie profit trzykrotny, 226 zł. Bardzo ładnie, teraz 85, znowu do przodu, 80, znowu do przodu i jest kosa. Dziękuję, pograne, tu będzie na pewno proficik. Piękna kosa za 700 zł z 14, to jest naprawdę niepojęte i dodatkowo jeszcze do tego kałaszek i jemeczka. 3 profity na 5. Bardzo, bardzo sympatycznie. Na 0, do tyłu, do przodu 122 zł, teraz do tyłu 50 tylko i wyłącznie. Lecimy dalej do tych 3000, chociaż to będzie mega długie, ale jak widzicie, no sypie ta skrzynka, nie ma co mówić, naprawdę często lecą te mega mocne dropy. 400 zł, przed chwilą powiedziała kosa, teraz 25, no czasami też się trafi oczywiście takie coś, że nie odda, bo to wiadomo, nie za każdym razem będzie sypać. No i wydałem w tym momencie 1200 zł i to myślę, że będzie wystarczająco. Tamtą też otworzę za 1200 zł i zobaczymy ile zarobimy. 1200 zł wydałem, a mam 2300. Więc naprawdę, naprawdę kurwa grubo. Skrzynka za 14 zł da nam 1000 zł profitu przy wbijaniu za 1200, więc to jest naprawdę gruby profit. I mam nadzieję, że ze skrzyneczki Spher, nie wiem jak to się nazywa, czy Sferę, nie wiem, czy Sferę, obojętny jak, ważne żeby dawała profit, lecimy. 115 zł. Raz, dwa, jest profit, bardzo fajnie. Trzy, jest profit. Cztery do tyłu, pięć do tyłu, sześć do tyłu, no jak na razie gorzej. Tu zarąbisty profit, 300 zł. Tu też proficik. Jeszcze dwa razy chyba mogę ją otworzyć. Teraz, ostatni był. I zobaczmy ile mamy. 1300, wydaliśmy około też 1300, więc tu jesteśmy na zero. Ja bym dał jeszcze drugą szansę tej skrzynce, za 1500 spróbował. Za 1500, bo to o wiele szybciej nam pójdzie niż tamta i może tu jeszcze więcej wyciśniemy. 224 z pierwszym rzutem, więc zajebiście. Z drugim 66 do tyłu. Tu jest znowu proficik 107, a nie, na 0. Na 0 przed chwilą było. Dwa razy teraz pod rząd w plecy. Trzy razy pod rząd w plecy, teraz było, no można powiedzieć, że na 0, teraz do w plecy. Teraz jest profit. Teraz jest w plecy. W plecy. W plecy. W plecy i w plecy. Niestety ta skrzynka okazała się gorsza, o wiele gorsza. Mimo wszystko nie straciliśmy jakoś dużo, bo 1400 mamy z 1600 czy coś takiego, więc myślę, że nie ma co narzekać. No i lecimy oczywiście na case battle z tych dwóch skrzyneczek. Zróbmy tym razem zwykły tryb, 4 graczy albo 3 i sprawdźmy moje szczęście. 10 razy jedną skrzyneczkę, jak i drugą. Taka trochę dłuższa ta bitwa będzie, ale mam nadzieję, że odda. No i na końcu, żeby zawsze podbić nasze emocje, dorzucamy nitro. 2300 zł, bitwa. I co? Let's fucking go. Losowy bot to jest troll. Ja mam nadzieję, że mnie nie strolluje oraz i samu, więc bitwa naprawdę zacna. No i sprawdźmy. Pierwszy rzut dla nas, ale to jest złotówka różnicy, więc chyba co się cieszyć. Drugi raz rzędu, prawie ten sam skin, tylko teraz w innym stanie. No przydałoby się jakiś naprawdę mocny traf, jakby przygodowo wszedł do Gersy, Tiger tu poleciały, to jest naprawdę duża szansa, że to będzie moja. Chociaż niepotrzebnie w sumie dawałem tą skrzynkę nitro na koniec, bo nieważne co tu trafię, to i tak ostatnia skrzynka zaważy o wszystkim.
ale no, musiałem testować, więc będziecie widzieć, jak przynajmniej ta skrzynka sypie na case battle, czy lepiej jest otwierać ją pojedynczo w skrzynce. No jak na razie sobiutko u nas, mimo że wygrywamy 63 zł, a skrzynki nas wyniosły 140, więc jak widzicie, nie jest to za kolorowo. Tu jest 50, tu jest 63, więc podobnie. Wszyscy mają. No i dwie szanse, ostatnie, rada z dwa. W pojedynczych otworzeniach było o wiele lepiej, chociaż teraz Monster Masha wpada i jest stówka. Jest 172 zł. Teraz jeszcze dorzucamy MP9, mamy łącznie 180. No i to już wygląda fajnie, to już wygląda fajnie. Zobaczmy tą skrzynkę z Pere. W hiszpańskiej pamiętam, że jest H, jest nieme, a tutaj nie wiadomo. Więc... Ale nie no, w angielskiej normalnie się H wymawia, tak here. No ale tu nie wiem, nie wiem co to jest w ogóle za słowo. Pierwsze widzę, jak mam być szczery. Jak wiecie, to możecie napisać w komentarzu, jak oglądacie do tego momentu filmu. Nagrywa się, bo jeszcze musiałem się upewnić, żeby nie było później lipy. No i zostało na 6 skrzyneczek. Mamy dwa razy więcej od swoich przeciwników, więc to jest dobry prognostyk, ale no skrzyneczka ostatnia i tak zaważa wszystkim, tam często lecą itemy za 5 koła. Ja mam nadzieję, że w tym przypadku też mi coś poleci, a jak nie... Nie no, nie ma a jak nie, po prostu poleci i tyle. Trzeba być pewnym siebie. No teraz tylko już mamy 80 zł różnicy. Troszkę nadrobił to ten bot, troll. Cały czas nadrabia. Już jest 60 zł, nie, 70 zł różnicy. Teraz ta sama nowa, tylko ja mam chyba w lepszym stanie, ale no złotówka nie zmienia zbytnio nic. I ostatnia skrzyneczka nie oddała, więc zobaczmy, co ostatecznie wyjdzie z skrzyneczki Nitro, ile zarobimy z tej bitwy. Proszę coś dla mnie. I jest ciul do dupy. Troll strollował i wygrał. Teraz nadeszła pora wiekopomna, żeby zrobić tak. Trzecie skrzyneczki. Oj. Ostatnia skrzynka. Dobra. To mi powiedziało wszystko, co chciałem wiedzieć. W tym momencie jeszcze tutaj wykorzystam sobie te diamenciki. Jednego wystarczy otworzyć mi. Dziękuję. I teraz patrzcie. To, co ma być, to będzie bitwa na dwóch graczy. Tylko i wyłącznie skrzyneczki Nitro. Mam to gdzieś. Dwie skrzynki. Trzech graczy, zwykły tryb. Dodaj boty. Bot troll i samu tam było. Bot troll, bot i samu. Let's go. Tylko zmienili kolejność. Oby to nic nie zmieniło w naszym przypadku i żebyśmy to wygrali. Proszę. Jest Digo Blaze, ja pierdolę. 3000. No musi mi teraz oddać, żebym to wygrał. Coś mocnego. No nie, nie ma szans. Teraz bot i samu. Wszyscy oprócz mnie dzisiaj nie oddało. Niestety, jak widzicie, nie zawsze się wygrywa. Dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się, widzowie. Do następnego. Z fartem. Juuu.